Kiedyś klepałam i szturchałam inne dziewczyny. Podczas jednej z przerw gadałyśmy z koleżankami siedząc przy stole. Chodźmy do adwentystycznej szkoły w Ibai, na Wyspach Marszala. Byłam głodna, ale nie chciało mi się iść do sklepu po drugiej stronie ulicy. Kup mi kawałek ciasta i trochę zupy, powiedziałam do koleżanki obok, dając jej pieniądze. Nie chciała iść. Jestem zmęczona, odpowiedziała. Aleś ty nudna, krzyknęłam. Śmiejąc się, uderzyłam ją mocno w ramię. Ona też się śmiała, ale przestała, gdy ją uderzyłam. Ucichła. Nie podobało jej się to, co zrobiłam. Ja jednak nie potrafiłam się powstrzymać. Koleżanki, które nie robiły tego, co chciałam, obrywały. Śmiałam się, bo uważałam, że to zabawne, ale z jakiegoś powodu moje koleżanki tak nie myślały. Później w szkole był tydzień modlitwy. Pastor czytał Biblię i mówił, jak możemy być bliżej Jezusa. Mówił, że Jezus wkrótce powróci i zabierze nas, abyśmy byli z Nim już na zawsze. Chciałam zamieszkać z Jezusem, więc postanowiłam się ochrzcić. Pastor bardzo się z tego ucieszył. Powiedział, że powinnam poprosić rodziców o pozwolenie. Przestraszyłam się, bo nikt w moim domu nie był adwentystą. Tak bardzo bałam się gniewu moich rodziców, że ich nie zapytałam i nie zostałam ochrzczona. Minął rok, a ja dalej, śmiejąc się, klepałam koleżanki po plecach. Bardzo mi się to nie podobało. Moja wychowawczyni kazała mi przestać. W szkole był kolejny tydzień modlitwy. Im lepiej poznawałam Jezusa, tym bardziej czułam się szczęśliwa. Chciałam być coraz bliżej Niego. Zrozumiałam, że moja miłość do Jezusa jest silniejsza niż lęk przed tym, jak rodzice zareagują na mój chrzest. Okazało się, że nie mieli nic przeciwko temu. Powiedzieli mi, że jestem już na tyle dorosła, żeby samodzielnie podejmować decyzje. Kilka dni po chrzcie, leżąc w łóżku, myślałam o swoim życiu. Przypomniałam sobie, jak często szturchałam koleżanki. Było mi przykro. Postanowiłam, że będę bardziej uprzejma. Jeśli koleżanki poproszą mnie, żebym im coś kupiła, to tak zrobię. Z pomocą Jezusa nikogo już nie klepię ani nie szturcham. Na samą myśl o tym czuję się okropnie. Jezus zmienił moje serce. Jestem Mu za to wdzięczna. Flora ma teraz 17 lat i uczy się w 12 klasie adwentystycznej szkoły w Ibai. Uczniowie tej skoncentrowanej na misji placówki poznają lepiej siebie i Boga, a nauczyciele pomagają im pogłębiać osobiste relacje z Jezusem. Módl się za uczniów i nauczycieli z tej szkoły.